Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie z Przeźmierowa. Niewiarygodne, ale jeszcze 100 lat temu na tym miejscu, na którym się obecnie znajdujemy, królowała natura. Nie było tutaj ani osiedla, ani parafii. Dzisiaj Przeźmierowo to tętniąca życiem podpoznańska miejscowość, w którego rozwój przemożny wkład ma parafia. Centrum Przeźmierowa to ulica, która nosi nazwę ulica Rynkowa. Od niedawna właściwie ten rynek też tutaj jest, ponieważ został niedawno pięknie zbudowany. Centrum Przeźmierowa to świątynia, którą widzimy tutaj po przeciwnej stronie ulicy Rynkowej. Przeźmierowo to miejscowość, osiedle składające się mniej więcej z 6000 mieszkańców. Popatrzmy teraz na Przeźmierowską świątynię, która wznosi się na wzgórzu. Samo Przeźmierowo jest raczej terenem nizinnym, natomiast pięknym też symbolem jest to, że świątynia, kościół pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego góruje nad całą miejscowością. Tutaj mamy widok na wejście główne do naszej przeźmierowskiej świątyni. Popatrzmy na architekturę świątyni. Widzimy, że kościół zbudowany jest w stylu nowoczesnym. Bryła jest nowością. Przeźmierowo dosyć młodą miejscowością, tak jak powiedziałem, jest na granicy z miastem Poznaniem i graniczy także z Ławicą, czyli z poznańskim lotniskiem, dlatego też często nad samym Przeźmierowem i nad naszą świątynią przelatują samoloty. Znajdujemy się na parkingu przykościelnym. Zaraz po zbudowaniu kościoła zrozumieliśmy oczywistą potrzebę budowania też parkingu, żeby ludzie wierni przyjeżdżający na mszę świętą mieli gdzie pozostawić samochód. Tego powstał ten duży parking, który przed mszami świętymi niedzielnymi zasadniczo jest w całości zajęty. W głębi widać plebanie, gdzie zamieszkuje ksiądz proboszcz i ksiądz wikariusz. Także w tym budynku jest biuro parafialne. Plebanie zbudował także ksiądz prałat Jan Szkopek w latach 70. Kościół wokoło otacza tak zwana droga procesyjna, tak nazywana z tej racji, że na tej alei, na tej drodze odbywają się procesje eucharystyczne, a także procesje fatimskie. Przy drodze procesyjnej z tyłu kościoła znajduje się figura Matki Bożej Królowej. Cały kościół jest otoczony zielenią, myślę, że bardzo piękną, profesjonalnie założoną. Chcemy, żeby tej zieleni było jak najwięcej. Nie. Z racji praktycznych, parking, droga procesyjna to beton. Chcemy, żeby jednak wokół kościoła było jak najwięcej zieleni, która także jest przypomnieniem raju, wspaniałości ogrodu rajskiego, a my już zmierzamy do raju nowego, do Królestwa Niebieskiego. Jesteśmy w przeciągu kościoła, w tak zwanej kruchcie głównego wejścia. W kruchcie znajdują się kropielnice, kiedy wierni przychodzą do kościoła, żegnają się znakiem Krzyża Świętego, wodą święconą. Kiedy naród wybrany, Żydzi wchodzili do świątyni, dokonywali rytualnych obmyć, natomiast my żegnamy się znakiem krzyża, przypominając chrzest, że jesteśmy
ochrzczeni. Natomiast wychodząc z kościoła także robimy znak Krzyża Świętego, także na przypomnienie chrztu, ponieważ idziemy dawać świadectwo naszej wiary. Obok kropielnicy znajduje się w kruchcie pojemnik z wodą święconą, gdzie wierni skąd mogą zabierać wodę święconą do domów, do swoich małych kropielniczek, które mają w swoich mieszkaniach. Jesteśmy już w świątyni. To nawa główna, która prowadzi do prezbiterium, gdzie znajduje się ołtarz i tabernakulum. Mamy także w kościele niejako dwie nawy boczne. Po jednej stronie figura naszego patrona świętego Antoniego Padewskiego, po drugiej stronie ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej. W świątyni znajdują się też dwie kaplice boczne. Po prawej stronie od głównego wejścia jest kaplica Miłosierdzia, kaplica Pojednania, gdzie stoją konfesjonały, gdzie się spowiadamy. Natomiast po stronie lewej boczna kaplica, kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie w każdy wtorek cały dzień wystawiony jest Pan Jezus do adoracji. Kaplica także nazywana kaplicą Najświętszego Serca Pana Jezusa z racji figury, która tam się znajduje, i kaplicą Matki Bożej Fatimskiej, bo także mamy figurę Matki Bożej. Balkon w kościele nazywany chórem. Tutaj znajdują się także organy, stąd Państwo organiści upiększają liturgię muzyką. Tutaj także gromadzi się nasz chór parafialny. Z chóru jest piękny widok na całą świątynię, głównie na prezbiterium, ale także możemy zauważyć dużą ilość miejsc siedzących, ławek w naszej świątyni. Jesteśmy w kaplicy Adoracji, nazywanej też kaplicą Najświętszego Serca Pana Jezusa z tej racji, że nad ołtarzem mamy figurę Jezusa, która była też i w naszym starym kościele w Przeźmierowie. Kaplica też jest nazywana kaplicą Matki Bożej Fatimskiej, ponieważ mamy też tu figurę Matki Bożej z Fatimy. Głównym momentem tej kaplicy jest oczywiście ołtarz, w tabernakulum krucyfiks. Natomiast w każdy wtorek, kiedy jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, do tego tabernakulum w miejsce krucyfiksu wstawiamy monstrancję, która stoi teraz obok na ołtarzu. I tam w monstrancji jest wtedy umieszczone ciało Pańskie, Pan Jezus Eucharystyczny, którego wierni adorują. Mamy też w naszej świątyni osobne miejsce dla uczczenia Matki Bożej. Widzimy przepiękną kopię obrazu Jasnogórskiego. Kopia została wykonana przez kopistę na Jasnej Górze, stamtąd przywieziona. Mówimy, tak jak w Częstochowie jest główna bazylika, a obraz Matki Bożej jest czczony w kaplicy obrazu, tak i tu my w naszej świątyni mamy osobne miejsce dla uczczenia Matki Bożej. I druga kaplica boczna naszej świątyni, kaplica Spowiedzi Świętej, nazywana kaplicą Miłosierdzia Bożego, bo tutaj przychodzimy po Boże Miłosierdzie. W kaplicy są trzy konfesjonały. Trzech kapłanów może słuchać naraz spowiedzi świętej wiernych. Kaplica Miłosierdzia Bożego, dlatego też na ścianie mamy obraz Jezu, ufam Tobie, a także obok obrazu Jezusa Miłosiernego obraz świętego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny. I bardzo ważne miejsce w naszym kościele, nasz patron,
patron parafii i kościoła, święty Antoni Padewski. W starym kościele przeźmierowskim figura świętego Antoniego, jak mówimy, stara figura, stała w ołtarzu głównym. Tu w nowej świątyni jest osobne miejsce dla świętego Antoniego. Figura jest nowa, wykonana przez znaną artystkę, panią profesor Solską z Łodzi. Tutaj w każdy wtorek jest nabożeństwo przed figurą świętego Antoniego, nazywane nowenną. Wierni składają prośby i podziękowania. Tutaj je odczytujemy, modląc się za wstawiennictwem naszego patrona. Jak w każdej świątyni, na ścianach znajdują się stacje drogi krzyżowej, u nas wykonane z drewna. Tutaj w Wielkim Poście w każdy piątek jest droga krzyżowa, nabożeństwo drogi krzyżowej, ale także pobożni wierni nie tylko w Wielkim Poście, ale i tak prywatnie drogę krzyżową często odprawiają. Obok stacji drogi krzyżowej widzimy krzyżyk na ścianie i świeczkę na świeczniku umieszczoną. To jest pamiątka konsekracji kościoła, kiedy biskup namaszcza podczas konsekracji olejem ściany kościoła. W tych miejscach namaszczenia pozostawia się pamiątkę, krzyż i świecznik ze świecą, a ten świecznik nazywamy zacheuszkami. W tym miejscu świątyni na pulpicie mamy otwarty ewangeliarz. Każdy z wiernych może podejść i odczytać dowolny fragment Ewangelii, a ewangeliarz jest otwarty zawsze na Ewangelii z ostatniej niedzieli. Na czterech oknach naszej świątyni są cztery witraże. W prezbiterium, w ołtarzu głównym, nad krzyżem, naprzeciwko, nad głównym wejściem mamy witraż przedstawiający gołębicę, która jest w ikonografii chrześcijańskiej symbolem Ducha Świętego. Wszystko dokonuje się teraz w kościele mocą Ducha Świętego. Nad figurą świętego Antoniego jest witraż przedstawiający Matkę Bożą. Mówi tradycja, że święty Antoni, który trzyma dzieciątko na ręku, dzieciątko to otrzymał z rąk samej Matki Bożej. Nad obrazem Matki Bożej Częstochowskiej po stronie przeciwnej mamy witraż przedstawiający świętego ojca Pio. Święty ojciec Pio w naszej parafii doznaje też szczególnej czci. Mamy nowennę do świętego ojca Pio, a także grupę modlitewną, która spotyka się na modlitwie. Patrzymy teraz na główne miejsce świątyni, a więc na prezbiterium. W prezbiterium znajduje się przede wszystkim ołtarz, tabernakulum, nad tabernakulum krzyż. W prezbiterium jest także ambona i miejsca dla celebransów i służby liturgicznej. Miejscem kościoła, prezbiterium, jest ołtarz, na którym odprawiona jest msza święta. Pan Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Nieustannie na ołtarzu ponawia się w sposób bezkrwawy ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. W głębi tabernakulum, a więc miejsce, w którym przechowujemy Najświętszy Sakrament, gdzie jest stała obecność Pana Jezusa ukrytego pod postacią chleba. Bardzo ważnym miejscem w prezbiterium jest ambona, stół Słowa Bożego. Tutaj odczytuje się święte słowa Biblii podczas liturgii, a także stąd ksiądz głosi homilię lub kazanie. Miejsca, które zajmują celebrans, koncelebransi, a także miejsca dla służby liturgicznej.
patrzymy teraz na miejsca zasiadania głównego celebransa, ten główny fotel oraz miejsca dla koncelebransów, a boczne ławy dla służby liturgicznej. Zauważmy, że prezbiterium, te wszystkie sprzęty prezbiterium są utrzymane w tym samym stylu. Kamień jasny i kamień czerwony. Na stopniach ołtarza znajdują się dzwonki i gong. W ważnych momentach liturgii ministrant daje znak dzwonkiem lub gongiem. Powyżej boczna półka w prezbiterium, czyli tak zwany kredens. Tutaj podczas liturgii ustawiamy ampułki i inne naczynia liturgiczne potrzebne do liturgii. Do wspólnoty Kościoła Bóg przyjmuje nas przez sakrament Chrztu Świętego, stąd w każdej świątyni, także i w naszej, jest chrzcielnica. Obok chrzcielnicy paschał, chrzcielnica i postument do paschału, zauważmy, znowu wykonane są tego samego kamienia, co sprzęty w prezbiterium. Pokrywa chrzcielnicy z pozłacanej miedzi. Misa z wodą, tą muszlą ksiądz nabiera wodę z misy i polewa głowę dziecka, wypowiadając formułę: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Paschał to świeca, którą uroczyście poświęca się każdego roku w święta paschalne, a więc w święta wielkanocne, święta Paschy, czyli przejścia ze śmierci do życia. Z prawej strony prezbiterium znajdują się drzwi, które prowadzą do tej salki, w której w tej chwili jesteśmy. Kiedyś był tu magazyn, teraz jest piękna salka duszpasterska, salka pod wezwaniem naszego patrona świętego Antoniego. Tutaj też znajduje się figura naszego patrona, która, jak wspomniałem, była kiedyś w głównym ołtarzu starego kościoła przeźmierowskiego. Salka jest przeznaczona na różne spotkania duszpasterskie. Oprócz figury świętego Antoniego mamy na ścianie krzyż franciszkański oraz ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Z lewej strony prezbiterium znajdują się drzwi prowadzące do zakrystii. Tutaj wierni obserwują, jak za tych drzwi wychodzi do mszy świętej orszak liturgiczny, a teraz znajdujemy się właśnie w tym pomieszczeniu. Zakrystia to miejsce, gdzie ksiądz i służba liturgiczna przygotowuje się do liturgii. W zakrystii znajdują się szafy. W szafach pokażę szaty liturgiczne, ornaty, alby, a także w szafach mamy przechowywane naczynia liturgiczne i księgi liturgiczne. Na tym kredensie rozkłada się ornat, który ksiądz potem ubiera i w nim odprawia mszę świętą. Obok zakrystii znajduje się mała salka, w której ministranci i lektorzy przygotowują się do liturgii, ubierają się w swoje szaty. Spełnia też to pomieszczenie trochę taką funkcję magazynu różnych sprzętów potrzebnych do nabożeństw. Dziękując Bogu i ludziom za przeźmierowską świątynię, módlmy się. Panie Boże, lud wierny wzniósł na Twoją chwałę tę świątynię. Proszę Cię, abyś ją sobie na wieki upodobał.
i aby nieustannie w dzień i w nocy na nią patrzyły Twoje oczy. Wysłuchaj uwielbień, błagań i próśb Twego ludu, ilekroć zanosić je będą do Ciebie w tej świątyni. Proszę Ciebie, nie tylko wysłuchaj je, ale też przebaczaj i błogosław. Kłaniam Ci się.